Cześć, witam Was w moim nowym domu. Nawet mam piękny warzywniak. Ale on się w górę kręcił. Ja słyszałam, że to jest dla Was, dla dzieci, co? Nie dla tatusiu. Ten dom to jest istny labirynt normalnie. Jak tutaj się nie pogubić w takim mieszkaniu? Tu jeszcze coś jest? No, różne sprzęty. No, tutaj się działo, się palił ogień. Tutaj się coś gotowało. Tutaj było pewnie na... Gotuję. Chyba na wodę też, bo tu jest taki rodzaj z kamienia. Ja zamieram. No, ale świetnie w ogóle ten dom jest zbudowany, nie? Kurczę, jest rewelacja, taka chata. Naprawdę, pod agroturystykę idealna. I w ogóle do mieszkania. No, trafiłam do domu swoich marzeń. Uwaga! Pistolet taki nowoczesny. Troszkę czuć jeszcze wahą. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy poniedziałek, rozpoczynamy nowy tydzień, a my wciąż jesteśmy w Bawarii. Tydzień powrotu. Wczoraj tak, tydzień powrotu, ale tak wracamy. Słuchajcie, że wczoraj przejechaliśmy ledwie, nie wiem ile, ze 30 km. No. Także tak właśnie wracamy takim tempem. Zobaczyć na mapie skansen. No a skansen nie możemy sobie odmówić. Tym bardziej bawarski skansen, więc trzeba było zahaczyć o niego. A że przy okazji jest tutaj taki fajny parking dla kamperów, co się dowiedzieliśmy na miejscu, no to jeszcze lepiej. No dobra, pokażmy teraz może ten parking. Słuchajcie, bo to jest taka ciekawa sprawa. Mamy tutaj taką część dla kamperów właśnie i zobaczcie, każdy tutaj są numerki. 14 parceli, bo jest, nie? Tak, 14 takich jakby właśnie parceli. Wszystkie są numerowane. To są numerowane, pewnie może jest druga część jeszcze, nie? No. Ale oficjalnie 14. Także jest 14, ale słuchajcie, to jest taki myk, że ten parking jest całonocny. Ten, na którym my teraz stoimy, to jeszcze oprócz nas jeden kamper. Zobaczcie, on jest od 20 do 8 i jest płatny wtedy 15 euro. I tylko, że teraz tak, on jest płatny 15 euro, ale to jest tak fajnie zrobione, że jakby stając tutaj, wykupując ten parking, to mamy jedną wejściówkę do muzeum gratis. Wejście do muzeum kosztuje 9 euro, czyli tak jakbyśmy tutaj po prostu za noc zapłacili 6 euro. No to umówmy się, 6 euro, jeżeli chcemy wejść do muzeum, do tego skansenu, no to nie jest jeszcze aż tak dużo. Tutaj na tym parkingu nie ma wody, nie ma jakby toalet, no znaczy toalety są oczywiście przy muzeum, ale ogólnie nie ma jakiegoś dostępu właśnie do wody, czy do w ogóle do serwisu, ale są fajne parcele z fajnym widoczkiem, ale ja idę niżej, bo chcę Wam coś pokazać, jak to tutaj w ogóle wygląda płatność, bo można zapłacić sobie przez taką aplikację, która się nazywa Park Now, albo jak ktoś nie chce mieć tej aplikacji, to tutaj jest taka magiczna skrzyneczka i otworzymy sobie ją, otwórzmy sobie tą piękną skrzyneczkę. Mamy tutaj kopertki, zobaczcie. I tutaj na tej kopertce mamy właśnie napisane, co zrobić, jeżeli nie chcemy płacić przez aplikację. Tutaj słuchajcie, wypełniamy rejestrację naszego auta. Do środka tej koperty wkładamy pieniążki i to tutaj wrzucamy. Codziennie to jest wyjmowane. Co ty, Iguś, robisz? Idziemy zaraz do skansenu, bo już się właśnie wybraliśmy teraz. Ale i codziennie to jest wybierane, no i później musimy tylko powiedzieć w... tam w kasie biletowej, że właśnie tutaj jesteśmy, że przyjechaliśmy kamperem, podajemy rejestrację, oni sprawdzają, mówią, o faktycznie, zapłaciliście, macie wejściówkę jedną gratis. Także myślę, że to jest fajne, zwłaszcza dla nas, kiedy tutaj dzieci chyba mają, nie wiem do którego roku życia mają ten wstęp za darmo, zaraz Wam powiem, jak tam sobie podejdziemy. O 14, tak? A, o 14 roku życia dopiero płacą. No, także... Cennika nie ma, tylko jest cennik, jest przy wejściu. Tak, cennik jest w ogóle przy wejściu, tylko na stronie go nie ma, więc... On trochę mokro rusa jeszcze jest. No, także... Z pięknym widoczkiem. Zobaczcie, jakie góry ładne widać. Miałem powiedzieć Tatry widać, ale to nie bardzo. No, raczej nie. No, taka bawarska łączka. Nie, fajne miejsce ogólnie. Tutaj też jest na tej łączce, słuchajcie, parking. Jak są pewnie jakieś wydarzenia, to oni to otwierają i tutaj też można parkować. A my mamy taką miejscóweczkę, numer 12 wybraliśmy. Z tego względu, że to jest w ogóle krzywo wszędzie. Tak, i tak wydawało się, także na jazdy. Na jazdy tak czy siak muszą być. I na jazdy na wszystkim, na trzecim poziomie. Tutaj mamy wejście do muzeum. Do skansenu. Teraz musimy ich przekonać, że spaliśmy tu kamperem. I zapłaciliśmy. Tak. Tansian!
Powiem wam szczerze, że Włochy, Austria, Niemcy i tutaj w Niemczech najmniej czuję się pewnie językowo. Bo... Ale też mówią po angielsku. No tak, no, ale tak wiesz, no. Tylko, że ludzie są trochę bardziej zamknięci. I ten niemiecki jest taki, no. No, tak, to jest taki... Dobra, pokażę wam cennik, jak już tutaj jesteśmy. Proszę bardzo, tutaj mamy. Proszę bardzo. Gazetka, gazetka, gazetka. A, do 16, tak? Dzieci do 16 roku życia mają gratis. Chodźcie, idziemy. Mamy bilety, wszystko pięknie się dogadaliśmy z panią. I teraz idziemy do sklepiku, zobaczyć co tutaj jest, bo ja już widzę, że jest mnóstwo pięknych rzeczy. Tutaj w ogóle na terenie tego, na terenie tego skansenu, z tego co wiem, właśnie jest pracownia ceramiczna. A, o Boże, jakie to jest śliczne, zobaczcie, jakie te kubeczki w grzybki. Niemożliwe. 15 euro. Piękne, a tutaj patrzcie. A to co jest? A ten, o, ten muszę mieć. Nie, no to muszę. I zobacz, i do tego jest dzbanek jeszcze i miseczka. No, także jest pracownia ceramiczna. I właśnie można kupić różne takie rzeczy. Jest dynia? No widzisz? Wychodzimy ze sklepiku, chociaż było trudno się oderwać od tych pięknych rzeczy. Ale tak, słuchajcie, tutaj mamy taką dużą mapę. My też mamy taką mniejszą mapkę od pani. Skansen jest bardzo duży i słuchajcie, pani nam powiedziała, potrzymaj tą mapę, to ja może pokażę, że wszystkie rzeczy z czarną rączką, czyli takie jak tutaj, to są rzeczy interaktywne dla dzieci. Że właśnie dużo fajnych tutaj jest takich rozwiązań ciekawych dla dzieci, że dzieci też się w tym skansenie nie będą nudziły. Pani nam dała eurówkę po 50 centów, bo chyba niektóre są po prostu, że trzeba gdzieś tam rzucić 50 centówkę, tak. Ona gdzieś tam leci czy coś. I tak dalej pokazywała. I są tutaj te zwierzęta właśnie. Jakieś, tak, mają być koń, tak. No widziałam w świnie, że też krowy, konie i inne. Jakieś. Ale w ogóle wiecie co? My tak do tego skansenu tak przyjechaliśmy w sumie też znowu przez przypadek. No tak, no bo... Wszystko niezaplanowane i takie właśnie podróże wychodzą no chyba najlepiej. Bo to było tak, że jechaliśmy, już jechaliśmy na autostradę do Monachium, ale stwierdziliśmy, że już jest na tyle późno, że dobra, że zjedźmy, może coś tu jest fajnego, to sobie gdzieś staniemy, nie będziemy spać na autostradzie, tylko gdzieś dalej. No i słuchajcie, ile? W sumie pół minuty przed zjazdem, nawet tak, nie, nawet kurczę, ja, dwie sekundy. Ja mówię, Weronika, słuchaj, bo jest to jakieś miasto, typu jakiś tam, nie wiem, Schwarzkopolska, czy coś takiego, zobacz coś ciekawego tam jest. No i tam na mapie bym myślała, jaki parking mamy, jest jakiś skansen. Tak, no. Ja my tu co, jedziemy? A, nie wiem, no to dobra, jedziemy. No i akurat powiedziała w momencie, jedziemy, kiedy już był końcówka zjazdu. No to prawa, kierunek i Tokio Drift, wjechaliśmy. I oto tak, jesteśmy, tutaj. Oto jesteśmy tutaj, tutaj się można wchodzić? Nie idziemy, wiem, mamy iść najpierw, kolei, słuchajcie, tak. Nie ma strzałek żadnych. Chodźcie do tego budynku, no. Zobaczymy co to jest. Teraz zobaczyliśmy sobie na mapkę, że to jest jakieś centrum edukacji, więc zobaczymy co tutaj jest, może użyjemy naszego żetonu. Jest tutaj coś dla chłopców? Nie. Nie ma, okej, okay, zobaczymy co tutaj jest. To jest w ogóle, słuchajcie, muzeum poświęcone Bawarii. Taki skansen bawarski, o kurczę, Lego. Są jakieś rzeczy po angielsku, więc tutaj większość niestety jest po niemiecku. A to jest chyba jak było kiedyś, a jak jest teraz porównanie, zobaczcie, po tych biurkach nawet widać. Tak, czego kiedyś używano, to był home office. A, pamiętam taką skrzyneczkę. Stare żelazko. A teraz co mamy na naszym biurku? Proszę, telefon, laptop. Stwierdziliśmy, że tutaj to było takie centrum edukacji ekologicznej bardziej, bo można było się dowiedzieć, ile zużywamy wody, ile zużywamy prądu, jakich rzeczy używamy teraz elektronicznych, jak to kiedyś bywało. Że kiedyś życie było trudniejsze, ale bardziej właśnie takie pro-eko. O, bo ja widzę, jakieś zwierzątka tam są. Coś tam jest chyba. Idziemy teraz do następnej chatki. A ona zostaje się bawi jeszcze. Nie, on chyba sprzątał. Co to jest? A on się w dole kręcił. Ja słyszałam, że to jest plaza dla dzieci, co? Nie dla tatusiu. O matko.
dalej. Idziemy teraz zwiedzić dom wiejski w stylu bawarskim. 3, 2, 1. O, całkowicie... Zobaczcie, tu można normalnie wchodzić, dotykać tego, to jest niemożliwe. Całkowicie inny styl skansenów niż w Polsce. One są takie kontaktowe, zobacz. Można normalnie tutaj chodzić po tym całym domu. Dotknąć, zobacz, tego stołu. No. Niemożliwie pięknie. A jaki piec kafrowy. O, a tu jest sypialnia. Tu idziemy do sypialni. O, jakie wysokie łóżka, jakie pierzyny. Mama, mama! Mama, tu ja nawet rozmawiamy z kogutem. Co ty gadasz? Nawet jest na płocie, widzimy. Pokaż. A tam siedzi daleko. Tu, tu nie, o! Chodź, idziemy na górę teraz. Chyba też można wejść. Ej, ale bajer. Nie, Polsce to jest najlepsze, chyba najlepszy skansen, w jakim była. Normalnie w pierwszej chacie. Pleksa nie można wejść, dotykać, a tu... O, a tutaj są jakieś już pleksy? No bo tu już chyba takie... A można na balkon wyjść, faktycznie. A tu w jednym pomieszczeniu, bo tutaj są takie zdobione meble chyba, wiesz? Aha. Oj, ładnie, zobacz. Pięknie. To już takie cenniejsze eksponaty. Tak. Żeby nie dotykać. Gdzie tam dalej szaniawanie? Wiesz co, bo tutaj są takie bardzo cenne eksponaty. Jakie te łóżko? Meble są takie bardzo stare, są, zobacz, jak ładnie zdobione. Jak tak będzie wyglądać każda chata, to ten vlog będzie trwał cały dzień. Zobaczcie, jaki rondel. Asia. Miedziany. Jajecznicę smażyć. Jaki liliput. Tutaj jest chyba jakieś miejsce. Z jedzonkiem, bo pachnie ładnie. O! Ola wszedł do psiej budy. Gdzie ty jesteś, Olaf? Ola się bawi w Reksa. Wyszliśmy teraz do tej restauracji. I tutaj zobaczcie, jakie są fajne stoliki. To jest historyczna kuchnia, tak wygląda więcej. Znaczy, taka brytwana. Tutaj to jest też cała szafa takich rzeczy. O! Tutaj normalnie można usiąść i zjeść. Tak? Tak chyba, nie? Tak. Ale pies, na bajery. Ło, mama! Co? No to się podnosiło, jak ty się coś tam mogłeś piec na przykład sobie, bo to się paliło ognisko, paliło świecu, a tu było taki jakby ala piekarnik. A to? Ty też zobacz. Patrz. Umywalka. To się było dotknęcało, to jest taka umywalka. Zobacz, tu też jest. No. A to było chyba na ciepłą wodę, bo tam była spod pieca. Tak, może. Przez jakoś tak grzało jest. I to po prostu grzało wodę. I tu miałaś chyba ciepłą wodę po prostu, a tu miałaś zimną wodę. A co to jest? Teraz gdzie, przewodniku? Idziemy do T4, T5, T6, T7, czyli do młynów wodnych. Będzie cała taka, tak? Zespół tak. Młynów. Ceremonia. Macie, tu też leci woda. I co, da się wejść tutaj? Da się wejść, tak. Ale tutaj są te tryby wszystkie. To wszystko napędza woda, ten wał. A tu tak mokro. Coś jest. No bo to są różne tryby, wiesz? Przekładnie. Tam jeszcze się kręci. Tak, zaraz pójdziemy do drugiego pomieszczenia. I tutaj
Pokażcie. To nie był młyn. Znaczy to służyło chyba do czegoś innego, to nie było takie typowe, nie? To... Tak, to tak, jakiś ten. Owsełki robili gdzieś tam? Pokaż, jest napisane, tak? Zobacz, z kamienia robili takie osełki do kosy. Te chodzi ten cały wał, tutaj pewnie kładli te bloki tego kamienia i tymi piłami powolutku za pomocą wody cieli na takie plastry i później z tych, o widzisz, tak cieli na takie plastry i później z tych plastrów szlifowali na takie osełki, na takie kawałki kamienia, którymi się ostrzyło później kosy. Ile to było zachodu, nie? Żeby naostrzyć kosę, to trzeba było cały budynek zbudować. Tak. Teraz gdzieś z marketu kupujesz, to trzeba podciągnąć. A wtedy trzeba było zbudować cały budynek, doprowadzić wodę, no, żeby można było jedną kosę naostrzyć. Kiedyś kosa czy sierp to było narzędzie podstawowe. W Polsce przecież każdy gospodarz miał ze 3-4 kosy. No jasne, że tak. No. I się klepało i się ostrzyło później te kosy, nie? Więc to było podstawowe narzędzie, więc no, to było osełka, to była narzędzie pierwszej potrzeby, nie? O, zobaczcie jaka rozdzielnia. Patrz na to. Słuchajcie, wychodzi na to, że to był młyn elektryczny. Tak, elektryczny napędzany właśnie tym kołem wodnym, tak? Koło wytwarzało energię. Tu mamy silnik elektryczny. Tam jest ta rozdzielnia. Tutaj mamy też. No to jest ta rozdzielnia, przykładnie jakaś, wiesz, elektryczniki, mamy jakiś woltaż. I to koło właśnie wytwarza energię. I tutaj. To po prostu niemożliwe. Weronika spada podziwu. Ja powiem wam, że to jest chyba najlepszy skansen, w jakim w ogóle byliśmy. A zwiedziliśmy multum skansenów, bo ja kocham skanseny, jestem człowiekiem skansenem. Ten, to ja jestem po prostu pod wrażeniem. To jest coś nieprawdopodobnego, jak tutaj, jak to jest zrobione, wszystko ciekawie. No bo w Polsce chyba nie ma takich skansenów, które są, możesz wejść, dotknąć i jeszcze działają, nie? Tak, jeszcze działają, jest wszystko tak, wiecie, no pokazane, że też można to doświadczać tego po prostu, a nie tylko oglądać jak w muzeum, tak. Nie? No. Idziemy teraz do ostatniego elementu układanki wodnej, czyli do Hammersmithy, tak? Tak, czyli do kuźni, kuźnia motkowa. Tak to można byłoby przetłumaczyć. Idziemy teraz do jakiegoś budynku tajemniczego, jakieś dziwne dźwięki dochodzą stamtąd. Jakieś tory są, coś tutaj musieli... Tory. Coś tutaj... Słyszycie? O, to jest ty... pracy, aha. A ja też chciało, widzisz, na deski, tu jest predarka. O, film start za 5 minut. A, to długo. Pewnie dopiero coś skończyło, nie wiesz? Może. To jeździło, bo po tych torach właśnie jeździły takie duże drzewa, wiesz, takie bale. Później, no. I później podsuwali pod tą piłę i ta piła cięła na deski. O, zobacz jaki ten. Jest takie amerykańskie, nie? Aha. Takie amerykańskie. No. Zobaczmy. Wyciąga. Da się wyciągnąć? Chyba się nie da. Nie, bo to jest zablokowane. A zobaczcie, jest jakiś... Ile litrów zatankowane? No. Chodźcie, idziemy do budyneczku. Idziemy do budyneczku, no. A jedna funda, podejrzymy przez okno. Tutaj jest taki techniczny, to nie zaglądamy. A nie, to jest ta. Aha, to jest pompa jakaś. Pompa, która pewnie pompowała tą benzynę. Gdzieś tam niżej, wiesz, do dystrybutorów. W Tajlandii czy w Azji sprzedają benzynę w butelkach. Tutaj też właśnie zauważyłeś takie butelki. Aha, a faktycznie. Może litrówki, jak ktoś chciał dowiesz do jakiegoś motorku albo do jakiejś piły, no to kupował sobie litra i taką butelkę. Patrz.
Uwaga! Pistoleci taki nowoczesny. Troszkę czuć jeszcze wachą. Olaf chciał bardzo obejrzeć film o pracy tartaku, więc wróciliśmy, żeby zobaczyć, jak działał tartak. Zobacz, jaki klimat. Tu leci film, a to, co jest tutaj pokazane, to pan robi tutaj w tym pomieszczeniu. I z tego pomieszczenia dochodzi dźwięk. Tutaj pan odczuł piłę. I tutaj się teraz załączył dźwięk, a w filmie się wyłączył i jest tego pokazane, co pan robił. Tutaj też jest film, a dźwięk dochodzi z tej maszyny, którą panowie na filmie obsługują właśnie. Weszliśmy w las, idziemy teraz do kolejnej atrakcji, która nazywa się Forest Ball Truck. O, zobaczymy, będziemy chyba toczyć piłkę po czymś, tak? Tutaj się bierze piłkę, jedna się bierze się. Jedna piłka kosztuje 50 centów. Do puszczenia. No, mamy piłeczkę, która zostawia dereczku, więc nie musimy kować, mamy po prostu gratisie. Tak, tu rzucaj, no. Idzie, będziemy się za sekundę. Ale nie dotykaj pieczki, wiesz? O, rączkę. Pewnie, wszyscy. Pani nam dała 4 łyżeczki. I co, tatko? Testujemy? Chyba. Kartoflanka. Daj Ignasiowi jedną łyżeczkę. Kartoflanka na spróbowanie. Ja, i zupa guleszowa. Ja nie zjem taką dużą łyżką. A więc tak. Całą północną część mamy zwiedzone. Jesteśmy teraz tutaj. Jest tam tutaj taka zagroda. I cały dół. A już jesteśmy tutaj chyba 2,5 godziny. Tak więc jeszcze za 2 godzinki nam zajdzie. Ale na szczęście zupka zjedzona, ciasto też, więc jest siła. Tutaj jesteś dla dzieci? Tak. Jesteśmy, słuchajcie, pojedzeni, wypici. Mamy nową energię. Mam taki gołębnik. No, a ten gołębnik jest fenomenalny. Możemy zwiedzać dalej. Ten gołębnik ma dwie trony. Ale ciekawe. Domek, no. No, domek naprawdę domek. Ładne. Co my tutaj w ogóle mamy? Chodźcie do tej chaty, zobaczymy. Idziemy. Nasz jest ogień. O kurcze, ale w ogóle jakie ma fajne ten ułożenie. Zobacz, wszystko tak po skosie. Jak na żywy ogień? Gdzie tu się ogień paliło? Tutaj się palił ogień. Pod tym drzewa kładasz. Aha. Palił się ogień. Rozumiem. Tutaj sobie na tych... No. A już od tym, o jest dziura w dachu do zero. O, nie widać stąd. A ja widzę. No. No bo to jest komin, wiesz? Idziemy dalej zobaczyć. Idziemy na piętro. Nic tu nie, prawie nie ciekawe. Pusta podłoga i a same wzorki. Tak. O, kurczaczki. A patrzcie na podłogę. O, jaki piękny pokój. No tu chodzi o te wzorki, jakie ty malowidzi na ścianach, wiesz? To są oryginalne pewnie. Wow, poczekaj Rosiu. Ale się nie stanie z tą podłogą? Nie. Podłoga z krzywy, bo jest z drewna. Taka dziura tam. No. Tam. No bo to są stare domy po rozbiórce.
Ale ciekawe, co to oryginalnie było. Halo. Mieszkanie maleńkie. Halo. Tak. Halo. Halo. Kula tam. Zobacz. Cześć, witam Was w moim nowym domu. Nawet mam piękny warzywniak. Czy ktoś zauważył, jakim jest piękny warzywniak? Jeszcze nie, ale za chwilę pójdziemy skosztować Twoich pomidorków. Tutaj dobrze widać ten gołębnik. Jakie zamknięcie jest działać? Patrz. Brygacie? Chodź, guś. Aha, mam taki ten, rygiel. Oj, proszę. Takie drzwi grube, że mam kurde z 10 cm długości. A tu? To jest taka skrzynia na posad, wiesz? Ja nie, aj! Nie. Musimy wyjść jakoś stąd. Chodźcie, zobaczymy, co jest dalej. Parzyła. O, dziury w podłodze. No coś tu musiało być, jakieś drążki, jakieś, wiesz. Ciemno tu. Mamy taki bardziej nowoczesny domek. Już są kafelki. O, tutaj mamy jedną sypialnię. To już są takie rzeczy, które my też pamiętamy pewnie. Chciałam zobaczyć dalej. Tutaj, zobaczcie, zwierzęta nadal żyły z gospodarzami w jednym pomieszczeniu. O, to już taka pełna mechanizacja. No tak, bo tutaj tak. Teraz mogły wsadzić głowę i sobie zjeść. Tak, no właśnie. To nie wsadzały głowy. Głowy nie przestaliły, nie zjadły, nie? Krówki tutaj stały. Tutaj pewnie stał koń. Tam też coś było, nie wiadomo dla kogo. Jakieś owce może? Albo kozy? O, a zobaczcie tutaj. Kto zgadnie, co to jest? A, klasyczna toaleta. Proszę bardzo, po Boże. No, są żłoby. Takie automatyczne już. Kurczę, to już nie ma. Nie pogadasz, to już są poidła automatyczne. Chodźcie, zobaczymy, gdzie to idzie. O matko, to jest jeszcze jakieś rany. Zobaczcie, co to w ogóle jest. Co to za dziwaczny dom. Ile różnych pomieszczeń. O, jakie meble tutaj są piękne. Aha, orety. Ten dom to jest istny labirynt normalnie. Jak tutaj się nie pogubić w takim mieszkaniu? Tu jeszcze coś jest? No, różne sprzęty. No, tutaj się gotuje, paliło ogień. Tu jeszcze się coś gotowało. Tutaj było pewnie na... Gotuję. Chyba na wodę też, bo tu jest taki rodzaj z kamienia. Ja zamykam. Nie zamykam. A to jest co był? Chlebak? Chlebak, no. Tak? Chyba tak. Nie. No. Nie wiem. Co tu jeszcze jest? Tutaj chyba są pszczoły. Aha. Są pszczółki, no. O, jaki traktor stary. I oglądamy ostatni dom w tym skansenie. I rzucił nam się w oczy coś takiego. Zagwozdka. Co to jest? Mówimy. Jakieś jajka widać. Może to kurnik. O, okazuje się,
moi drodzy Państwo, że to jest chatka taka pszczelarza i tutaj ma wszystkie ule. O, tutaj są ule i cały osprzęt potrzebny do obsługi. Co prawda taki właśnie budynek podobny, znaczy taki podobny budynek widzieliśmy na tej miejscówce, gdzie spaliśmy. I tam sobie pszczelarz w środku chodził i ogarniał te pszczoły. Tutaj ukazuje nam się jakiś piec chlebowy. No i pójdziemy zobaczyć, jak wygląda ten budynek w środku. Te wszystkie domy wyglądają w środku praktycznie tak samo. Jak tu weszliśmy, to miałam takie uczucie déjà vu, bo my tu już byli. Chociaż tutaj nie byliśmy, no. Ale jak tak sobie przejdziesz, to normalnie wszystko to ułożenie takie samo wszędzie jest. Ale tu jaka fajna podłoga w kamieniach. Tak, no. W ogóle zobacz, jaka kuchnia. To jest, powiem wam, taka chata, którą ja bym chciała mieć. Jest idealna. Kurde, kuchnia jest kasa. Przestrzeń tu jest idealna. Taka w stylu, taki właśnie ten cegły, kamienie. A tu co byś trzymała? Tu? To bym trzymała? Ja bym trzymała konie, wiadomo. A to chyba krowy mieszkają cały czas. Tu. Jest kura? Tak. Tu. Czyli jest. Aha, poszła tam. Może tu gdzieś jajka zniosły, co? Tak. Ciekawe. Szukaj. To nie możemy wchodzić, wiesz? No, ale świetnie w ogóle ten dom jest zbudowany, nie? Kurczę, jest rewelacja, taka chata. Naprawdę, pod agroturystykę idealna. I w ogóle do mieszkania. No, trafiłam do domu swoich marzeń. I kończymy tu, gdzie zaczęliśmy. Chłopaki mocno nażyli, żeby przyjść tu jeszcze chwilę się pobawić. W tym budyneczku. A my co możemy powiedzieć? Fantastyczny skansen. Od 10 do 15. 5 godzin tu byliśmy, pięć. I tak nie zobaczyliśmy chyba wszystkiego. Ale 90, ponad 10% zobaczyliśmy. Część budynków jest gdzieś tam w jakiejś jeszcze renowacji, tak. Robocie, bo gdzieś tam dach przecieka, bo coś, więc kilka nie zobaczyliśmy. Te na początku... Tak, te starsze robiły robotę. Piękne naprawdę te wnętrza, te meble. Masakra. No. I czym w ogóle tam dalej... rozmieszczenie pomieszczeń, tak. Nie? Że czasami tak większość tych domów takie labirynty zupełnie, można się tutaj bardzo tak jakby zgubić nawet w nich. Ale przepiękne domy, naprawdę. Czym dalej w głąb, to były takie trochę bardziej nowoczesne, już nowsze domy, uboższe też, tak by wewnętrznie, nie? Wnętrza tak. Wnętrza takie uboższe. Mniej mebli, tak. Jakieś wystawy ewentualnie. Widzimy. Widzimy, no. Jest upalni, więc większość zwierząt były pochowane po krzakach, spała gdzieś tam. Udało nam się zobaczyć krowy i owce. Gęsi, owce. Tak, i świnki, które spały. Tak. A tak to chłopaki i my zadowoleni jesteśmy, więc jak będziecie w okolicach Bawarii, tej Monachium, no to zjedźcie sobie z Otwady. Tak, jest to jest autostrada, to jest 3 km, a naprawdę warto się zatrzymać i przejść. No i cena 9 euro jak za taką atrakcję, wydaje mi się, że no. Bardzo tanio. Fajnie, naprawdę polecamy. My teraz będziemy co? Iść do Krabera. Pakujemy się, jedziemy do jakiegoś tutejszego sklepiku. Tak, bo tutaj słuchajcie, w Niemczech w ogóle jest tak, że w sobotę są większość sklepów jest otwarta do 16, a w niedzielę są całkowicie zamknięte. No, więc wczoraj, także trzeba mieć to na względzie. Wczoraj bez zakupów, dzisiaj musimy uzupełnić, a sklepy są tutaj wypaśne. Bardzo. Mega wypaśne, co nas bardzo cieszy. Bardzo dobrej jakości po prostu produkty tak. Można kupić nawet w takim małym wiejskim. No w takim małym sklepiku po prostu. Dlatego jedziemy na zakupy i później dajemy się kierunek dalej północ. Czyli tam mam nadzieję, że dojedziemy do Norymbergi i okolic i tam gdzieś będziemy spali. Wszystko się okaże. Tak jest.